Cześć, witam Was z kanału Kury Ozdobne. A w dzisiejszym odcinku poruszę kilka spraw, bo pewnie jesteście ciekawi. O, pierwszą z takich spraw, no to tutaj. No, nie do końca jeszcze do poruszenia, tylko po prostu chciałem opowiedzieć, że karmię kury teraz. Wysypałem im kaszę. No, taką kaszę. Nie wiem, czy to jest jaglana, czy jakaś taka. Nawet do końca nie pamiętam. Dałem tym kurom najstarszym, kurczętom jednym i drugim. To tak, żeby nabrały trochę masy. Żeby też zapełniły te brzuchy czymś. Nie tylko tymi odpadkami po obiedzie i zbożami. No i co, u kur na razie dorosłych się nic nie zmieniło. Ale jest 7 sztuk. Może przejdziemy do kurnika. Zobaczymy. Czy są dzisiaj jakieś jajka? No, jak widać, kurczę, na razie tutaj ani tutaj nie ma, bo te są na polu u siebie w klatce, a te są, po prostu wyszły tam na wybieg. Jajek dzisiaj 5. Wczoraj były bodajże 2 lub 3, więc dlatego pewnie dzisiaj tak dużo. W drugim jajdzie nie ma nic standardowo. Tam, no tam w ogóle się nie noszą, noszą się albo w jednym, albo w drugim. Zawsze zbiorę sobie je później. Teraz tylko chciałem wam pokazać, czy są jakieś. No i co? Co dalej, co chciałem wam pokazać? Następnie chciałem wam pokazać kurczęta, oczywiście, do których sobie już zaraz przejdziemy. Jeszcze chwilę tutaj popatrzymy. No, kury. No, tak jak mówiłem, u kur nadal 7. Nic się nie zmieniło. Weźmiemy sobie jeszcze ten garnek. I idziemy do kurcząt. Garnek sobie odłożę. I może najpierw te starsze kurczęta. Standardowo. Są już one dosyć duże. Nawet ostatnio myślałem nad przeniesieniem ich do dorosłych kur, albo chociaż tych większych kurcząt. A na przykład przenieść, nie wiem, połowę tych większych, te, które są duże, przenieść, a te mniejsze zostawić. No, ale na razie nie ma takiej potrzeby, ponieważ mam tą klatkę, więc nie muszę tych przenosić stąd. Mogą sobie tutaj jeszcze być. A tutaj też mam lepiej, bo po prostu sypę im paszę taką dla kurcząt, no, i daję im na przykład więcej tej kaszy, żeby sobie pojadły. A tam wiadomo, kury by im więcej zjadły. Tak samo tej paszy musiałbym dużo więcej sypać, więc na razie tu mi odpowiada. Może zamknę sobie tutaj drzwiczki, żeby mnie leciały. I przejdę sobie bliżej. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć wam o kilku sprawach. Mianowicie, tak jak wiecie, kurcząt jest 16 tych starszych. Z tych dwóch rangów starszych, oczywiście. I co? Tutaj moja taka nieznajomość rasy trochę się pokazała. Bo po prostu okazało się, że jest więcej kurek niż mi się wydawało. No, ale tak mówię, uczę się tej rasy, więc jeszcze nie wiem, jak kurczę ten tej rasy, jako małe wyglądałem jako kury, jak koguty. Wiadomo, w każdej rasie jest to trochę inaczej. No, ale nawet się cieszę, że się pomyliłem, bo po prostu mam dużo więcej kurek niż myślałem. Z tych 16 kurcząt starszych, które zostały, 12 z nich aż to są kurki. Czyli na 22 kurczęta miałem 12 kurek. Przepraszam, 13 kurek, bo jedną oddałem. I tak, może zacznijmy od tego, które to są koguty. Na pewno ten to jest kogut. Tu ogólnie dwa koguty. Nie wiem, czy widać, o który mi chodzi. Chodzi mi o tego koguta i o tego koguta. Tego biało-brązowego. Tutaj. To są na pewno dwa koguty.
Trzeci jest tutaj. Ogólnie ten oraz ten są takie same. Jeden jest tylko troszkę większy, no ale to są dwa koguty. No i czwartym kogutem okazał się ten, który myślałem, że jest kurą. Okazał się kogutem. O, czy tak by nie został, bo jest czarny. Więc w sumie nie robi mi to większej różnicy. No ale tak jak mówię, są cztery koguty ze starszych, kurcząc tych starszych dwóch lęgów. I co, no i w sumie się cieszę, że tylko cztery. Jeden pójdzie na pewno do cioci. Co jeszcze chciałem przyznać wam rację, bo pisaliście w komentarzach i tak przyznaję rację. To jest kurka. Teraz już to bardzo dokładnie widać. Wcześniej wydawało mi się, że jest to kogucik, ale jest to kurka. Miał iść on do cioci. Miała w sumie. Ale miał iść, jeśli byłby kogut. Ale wiadomo, teraz nie pójdzie, bo jest kurą, więc zostaje u mnie. Z czego bardzo się cieszę, bo to jest największa kokoszka z tych wszystkich. A pójdzie prawdopodobnie ten kogut. Choć jeszcze nie wiem, bo może na przykład ten obok czarnego. Ale wydaje mi się, że raczej tamten biało-brązowy, o który teraz wychodzi z zakury. Kurczęta sobie jedzą kaszę. No co, a może ja dalej przyjdę do następnych kurcząt? Te w sumie już tak się nie boją. Jakoś tak nie biegają, już im otworzę tutaj wejście, bo tak jak mówiłem, zamknąłem, żeby mi nie wbiegły ze strachu, jak będę opowiadał o nich. Wychodzimy. No i idziemy dalej. Teraz jesteśmy u tych kurcząt. Jest ich dalej 5. Już są, wiadomo, troszkę większe, ale jeszcze nie jakieś duże. Trochę się teraz przestraszyły, bo przyszedł kot, którego też wam mogę oczywiście pokazać. Dobra, ale już nie przerywając, może powiem tak, że no jeszcze nie wiem, jak tutaj jest, co do kur... a kogutków. Mam nadzieję, że oczywiście te jasne będą kurki. Wydaje mi się, że jedna to już na pewno kurka, a te dwie to jeszcze nie wiem, te, które są takie nieobrośnięte. I co jeszcze mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć na pewno, że obydwa czarne są na prostym grzebieniu, a wszystkie trzy jasne są na grzebieniu różyczkowym, z czego bardzo się cieszę, bo chcę zostawić jak najwięcej kur o grzebieniu różyczkowym. A na czarnym to w sumie nie zależy, czy są na różyczkowym, czy na prostym, bo i tak nie zostają. No i co, mają w sumie ponad, no prawie 2 tygodnie, bo do 2 tygodni brakuje im chyba 2 albo 3 dni. Chyba bardziej 3. No i co? To chyba wszystko w tym odcinku, bo widzę, że kurczęta się bardzo boją kota, więc ja już ją wezmę. A w tym odcinku to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!